Uroczystość objawienia Pańskiego z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z jego matką, Maryją. Upadli na twarz, oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Są kraje, w których dopiero 6 grudnia ludzie obdarowują się prezentami. Na ten znak, kiedy to właśnie mędrcy przybyli ze wschodu, przynosząc dzieciątku to, co mieli najcenniejszego. Szaleństwo prezentów, które robimy przed Bożym Narodzeniem, jest ogromne. Na szczęście ja mam oszczędzoną tą gorączkę i nie muszę uczestniczyć w tym całym procesie, który myślę, że jest trochę przereklamowany, bardzo mocno wykorzystywany przez różne firmy, przez różnych sprzedawców, przeróżnych rzeczy. Tymczasem przecież dary, jakie możemy sobie na co dzień składać, są o wiele cenniejsze niż rzeczy materialne, wybrane nawet najbardziej rzetelnie, najbardziej, nie wiem, już dopasowane do tego, którego chcemy obdarować. Święta Urszula właśnie o prostocie darów, jakie codziennie możemy składać dzieciątku, przez to, że składamy je różnym napotkanym ludziom, pisze tak. Złoto miłości, akty miłości ku Bogu. Ale to nie wystarcza. Potrzeba do tego aktów miłości bliźniego. Cierpliwości z bliźnimi, chociaż czasem nużą, męczą, drażnią. Dobroci na każdym kroku. Dobroci w tym uprzejmym dla wszystkich uśmiechu. Dobroci w głosie, w każdym słowie, w zastosowaniu się do woli innych, dobroci w oddawaniu choćby drobniutkich usług. Oto akty miłości, do których każdy ma sposobność w ciągu dnia. O Jezu, daj mi łaskę, bym nie zapomniała o ich zbieraniu, mogła je Tobie ofiarowywać. Właśnie, bardzo proste gesty, zwyczajna uprzejmość, zwyczajna życzliwość. Są to prezenty, dary niezmiernie drogie Jezusowi, ale też bardzo ważne dla drugiego człowieka. Często jednym uśmiechem możemy kogoś bardzo pokrzepić i zwrócić mu, czy dać mu nadzieję na bardzo, bardzo długo. Zatem bądźmy dla siebie życzliwi, uprzejmi, uśmiechajmy się, służmy drobnymi gestami miłości.